Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shido, witam was w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. Moi drodzy, lecimy Judasem na hardzie standardowo i postaram się, nie mówię, że mi się uda, ale postaram się zrobić tym razem boss rusha. Wiem, że musimy się wyrobić 20 minut do bodajże matki, więc z moim zapałem to będzie ciężkie, ale przynajmniej spróbuję. Tak więc lecimy, co by nie tracić czasu. Judaszek. Staramy się po prostu lecieć jak najszybciej. Nie mogę, kurwa nie mogę, to było szybkie. Tak, no próbujemy jak najszybciej lecieć na oczywiście bossa. Nie bawimy się w nic praktycznie. Dobra, spokojnie, tam jest pół serca, ile mnie nie zabiją teraz, to spokojnie. Dobra, pół serca tu sobie leży. Zapędziłem tylko jedno serduszko. Nic więcej. Kurde, no. No to będzie ciężkie. To będzie ciężkie, bo wiecie, jak ja nie uważam, ja nawet jak uważam, to dostaję po dupie. A co dopiero, jak nie uważam, to wtedy dostaję po dupie całkowicie. Wydaje mi się, że może po serduszka. Niestety nie. It happens, no. Dobra, co najwyżej to będzie szybkie. O, to jest jakiś inny. Ja on lata sobie jak chce. A skrótem żeś poleciał. To było szybkie. Restart. Oby nie Celar. Oby nie Celar. Wiecie, ja nie przeczę, że tych podejść będziemy mieć kilka, bo. No ten odcinek i tak musi mieć jakiś swój czas, prawda? Jakby nie patrzeć. Zwiększony odrzut, spoko. Musi mieć swój czas antenowy, jakby nie patrzeć. Może nie aż tak szybko, ale no na spokojnie. Po prostu nie będziemy chodzić i nie będziemy się zastanawiać. Myślę, że to wystarczy, żeby 20 minut się wyrobić. No taki sam pokój jak ostatnio. Minutka. No potrzebujemy treasure roomu. Potrzebujemy treasure roomu jak najszybciej. No. Dobra. Już na bossa nawet mogę pójść, to nie jest problem. Dobra. Jest akurat prosty. Jest akurat prosty, więc się nie boję ciebie zbytnio. Kurwa, zapomniałem, że mucha jest. Zapomniałem o muczce. Ale jestem przy połowie straszny, wiecie? No właśnie, ta druga jego forma jest znacznie groźniejsza. Znacznie. Ball of bandages, spoko. Musimy treasure room jeszcze znaleźć, nie ma innej opcji. To jak co, ale bez treasure roomu sobie nie pójdę stąd. No jest. Pytacie, dlaczego wziąłem Judasza na pierwszy strzał? No właśnie przez to, że on ma te DPS-y początkowe większe. To prawda, no jest cięższy, jeżeli chodzi o DPS-y, które otrzymuje. Jeśli bomb podczas pochodzenia, opuszczenia bomb wypuści jakie to... Co? What? Nie doczytałem. No ale dobra, lecimy. Ciebie widziałem z dala już. Dobra, mamy jedno serduszko zapasowe. No tyle dobrze. Tu nic nie ma ciekawego. Idziemy sobie stąd. 2 minuty. No, powiem wam szczerze, że może być ciężko. Może być ciężko. 2,5 minuty. Pierwsze piętro dopiero. Basement dwójeczka. Ale wiecie co, naprawdę ja widzę, tak czy inaczej, no patrząc na nawet na te nasze pierwsze rozgrywki, widzę naprawdę diametralny wzrost swojego skilla, jeżeli chodzi o Isaaca.
Wiadomo, to nic jeszcze nie wiadomo co, ale no... Początki były naprawdę bardzo ciężkie. A teraz w zupełności... Jest co innego. Jest co innego. Nie lubię ich. Kurczę, nie lubię was. Naprawdę was nie lubię. Czasem przeciwnika niebosa złapie go. Swój rzut wypuści złapanego przeciwnika, który będzie walczył dla ciebie. Ale to jest przedmiot... No nie no. Bezużyteczny dla mnie. Bezużyteczny dla mnie. Dobra. Tak. Jak najszybciej, no chcę jak najszybciej. Kamień z X-em nic, kamień z opisem love. No. Ruch padło. No, cokolwiek. Dobra. Bomba może być wypadnie, jakiś taki rok, niestety nic tu nie ma. Muszę to zrobić. Niestety, ale muszę to zrobić. Jestem w dupie. Jednak nie. Tam, że będę bardziej w dupie. Tylko no niestety nie mam już Book of Belial na bossa. Backup. No właśnie, nie mam niestety już... Kurde, faja. No i nie mam również serduszek na bossa. Jestem już czysty znów. Nie mam Book of Belial, nie mam nic praktycznie. Jest lipa, ło. 5 minut. Nie, no nie zdążę, kurde, 20 minut, boss rush nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans, naprawdę. No tu się coś staram, jak nie wiem, ale nie ma szans. No to było chamskie. To było chamskie. Nie podawił rumień, niestety. Dobra, serca, duszy, squeezy. Bierzemy to, wszystko wzięte, lecimy. Dobra, cavesy. Naprawdę nie wiem, jak zrobić tego posrasza. To może być ciężkie, mega. Dobra. Naprawdę mega skupiam na tego boss rusha. Zostawiam naprawdę wszystko praktycznie, co jest mało istotne. Jakieś tam, nie wiem, monetki czy coś, no wiadomo. To nie jest nam niezbędne w tej chwili. Też przedmioty nam się zbytnio nie chcą ułożyć do tego boss rusha. Serce. Może będzie w końcu... Może będzie w końcu nawet... Jejku. Devil Room. Wolę to zrobić. Wolałem to zrobić, już potem płakać, że straciłem serce. Jezu, jakie chamskie pokoje. No świetnie, straciłem serce. Dobra. Te pokoje są serio tak chamskie. Dobra. Tylko byli naładowane na szczęście. Lecimy dalej. Jeden minut. Treasure Room to my już zwiedziliśmy, czy nie? Chyba jeszcze nie. A?
Monety. Lucky penny. Zdechnij! O! Dobra, walło. Walło jest git. Retrovision. Lockdown. To po naszym, że tak powiem... Po naszym pieniążku. Dobra, jest bossa, ale nie byliśmy w treasure room jeszcze. Niezbyt dobrze widzę, ale okej. Prawdziwy retrovision. O, w końcu. No, zdechnij. HP up, świetnie. Ja pistela, ewentualnie latanie. Wziąłbym to i to. To weźmy z iskrzynek. Skrzynki. Co prawda latanie to latanie, ale no jednak. Liczę na Gapiego, bo Gapi naprawdę mógłby mi tu robotę zrobić. 10 minut, Cavesy 1, nie ma szans. Jeszcze nie z takimi pokojami. Kurde faja. Dobra. No bez jaj, już się, widzicie, już się tutaj próbuję... Pospiesz... No kurwa, to są jaja po prostu, totalne. Dobra, ten dodały stat z rauzami, spoko. Takimi jak ja, w sumie spoko. Idźmy do sklepu, może coś jeszcze tu będzie. Pojawia się mód 4-4, znajduje swój aktywny przedmiot lipa. To biorę. Wiem jeszcze to przy okazji. Pięć tam. Nie wiem, czy to może być... Nie może być secret. Nie byłem pewny. Ale tu może być super secret. No właśnie. Infested. Może się przejść do następnego pokoju spokojnie. Back up. Range down. Tego nie chcemy. No, skakuj. Dobra. Dobra, monety się przydadzą. Dobra. O! Hop. Vagina cholerne, no. O! Range up. Selitru, myślałem, że to już jest boss, ale niestety. Ale niestety, to nie był boss. Kolejorze! Kolejorze! Dobra. Ej, wywaliłem się ze wszystkich kluczy. Mam tylko i wyłącznie teraz bomby. Jest sklep, ale nie chciałem sklepu. Chciałem bossa. Nie mam i tak klucza. Więc teraz już na pewno sklepu nie odwiedzimy. To już jest pewne, że sklepu nie odwiedzamy, tylko lecimy dalej. Na bosisko, na bosisko. Boss raz czeka. Na Devil Room już teraz nie liczę, nawet w sumie nie mam za bardzo czym z nim handlować. No i dupa. Oczywiście gdyby było latanie, to nie byłoby problemu, ale... No ale cóż. Okej. Okay. Jest treasure room. Czy ja nie wziąłem... Naprawdę? Ej, mi się wydawało, że już był treasure room. Nie? Nie myślałem o tym w ten sposób. Jest taki chory pokój. No pojebany pokój po całości. Jeszcze mnie kolejarze zabiją, to będzie śmieszne. To będzie kurde śmiechowe. Serca? No nie, no.
Ja się cofnę po to serce, no bo jednak. Słuchajcie, będzie to problematyczne. Jak to huknę pół serca, ale no jeszcze przydałby się kluczyk. No i to będzie naprawdę ciężki boss rush. O ile w ogóle zdążymy na boss rush. Na hasza to w ogóle już nie liczę. Ciekawe, czy gra ze mnie zakpi, jak myślicie? Zakpiła ze mnie. Będa. No dobra, trudno. Nie ma klucza, to nie ma. Omijamy niestety. Niestety omijamy. Szkoda. Treasure room by się przydał, ale no, nie ma, to nie ma. Chyba, że jeszcze tutaj walnę, nie wiem, bombę. Zacznę nawet walić tą bombę. Nie ma. Ooo, Shira, nie tak szybko. Ma pół serca już, dobra. Dobra. Jakiś strzał. No nie ma wyboru. Dobra, defsy, jedynka. Nie. Nie idę. Ile skrzyń, a ja nie mam kluczy. A ja nie mam kluczy. Najgorzej. Najgorzej. Cokolwiek. Jakiś kluczyk. Nie? Niestety nie. Jest klucz. Sobie poradzę inaczej. Oby tylko treasure room zaliczyć, to już będzie dobrze. Jezu, nienawidzę tych mobów. Te moby są najgorsze. Ever forever najgorsze. Oh. Oh shit, here we go again. Oh shit, here we go again. To naprawdę ciężkie to jest. Jak się tak człowiek nie skupia, naprawdę jest to mega ciężkie. Jak wam dobry przedmiot nie poleci na początku, to już potem jest dupa. Mierzę 4 obrażenia razy 0,3. Almond Milk, o Jezus Maria. To ja wziąłem. To ja wziąłem. Ja muszę cały czas z tym latać teraz. To nawet z tym jest słabe. To nawet z tym jest słabe. O Jezu, co ja wziąłem? Co ja wziąłem? Nie, no z tym się nie da grać. Z tym się nie da grać. Ten run będę robił nie wiadomo ile. 0,3 to jest dramat. Empress. Dobra. Zobaczcie, ile my te zombiaki bijemy. To jest dobre, jak ma się naprawdę mało DPS-a. Tak naprawdę mało. Czarna kupa. Jest zdrowa, ojej. Dobra. Dobra, no zabity. No nie wiem, kurwa macie, jeszcze tu nie jest strzał lewego oka. Jeszcze szybciej. No nie wiem.
I jeszcze Burning Basement, świetnie. Masz jakieś DPS-y? Walisz czegoś, czy nie walisz czegoś? Nie walisz chyba. Pół serca. Kurde, co to są za moby? Naprawdę ciężki to będzie run. Ale no, poniekąd też ciekawy. Poniekąd też ciekawy, bo to sobie różne przedmioty, nie? Nie zawsze trzeba wygrywać. No to spokój skarbów. O! Na następnym piętrze, to nie na tym już. Dobra. Uuuu! I? Tak myślałem, że nic z tego nie wyjdzie. Już nie wiem w ogóle po co sprawdzam, skoro i tak nie interesuje mnie to zbytnio. Uuuu, to był fuks! To był fuks! Kochani, to był fuks. Pół serca, dziękuję gro. To tak, treasure roomu nie było. Czy był? Nie było treasure roomu. Nie było treasure roomu. Trzy pół minuty. Może być ciężko, naprawdę może być ciężko. Ło! Na prawo. No i dobrze wybrałem. Dobra. Serce. A, bo my nie wiemy co bierzemy. Skorpio? Kurwa, wpadłem. No i po David Roomie. No w sumie i tak nie wiem z nim jak tradować. To był fart. Aha, DMP. Kurwa, co ja zrobiłem? Niepotrzebnie to użyłem. Niepotrzebnie to użyłem. Myślałem, że The Empress mnie do bossa doprowadza. To może, w sumie ten Almond Milk może nie jest taki zły. Nie pół serca. I to głupio, po prostu. Kurde! Again! Kurde, zaczęło mi się już to podobać. Naprawdę zaczęło mi się podobać i z własnej głupoty w sumie. Dzięki. Z własnej głupoty w sumie straciłem szansę na fajny run. No serio, zaczęło mi się to podobać już. Pewnie drugi raz bym tego przedmiotu nie wziął. Drugi raz bym tego przedmiotu już nie wziął. Z tego powodu, że... Boże, no 6 dostaniesz trafiony. Nie chcę tego. Słaby ten przedmiot. No i ten pierwszy przedmiot, żeby był jakiś taki, wiecie, żeby mnie to pospieszyło, nie? Jezu. Dramat. Tylko od razu czegoś wiecie takiego. A w sumie zobaczmy co jest. I tak w sumie nie wyjdziemy stąd, nie? David Room, serio? No to i tak dupa. Ej, w sumie właśnie, może to nie jest głupie. Black Candle. A, albo. Może ten Black Candle nie jest taki właśnie zły jak na początek. No, mam jedno serce. Ty Glutoni się trafił. No i nie możemy nad tego wziąć. No kurczę, kto wymyślił w ogóle takie... takie pokoje, no. No bo z tymi muchami. No naprawdę, gro coś takiego wymyślasz, no. Na pierwszym... w basemencie. Ja nie wiem jak wy robicie tego boss rusha, serio, no ja mam za mało czasu. Naprawdę jeszcze nigdy nawet nie minął mi termin, że tak powiem, tego boss rusha. Teraz jak go próbujemy zrobić, tylko ja po prostu umieram głupio.
Ale no, po prostu mi się wydaje, że to jest za mało tego czasu. Dla mnie jest naprawdę za mało czasu. No i na przykład tu, zobaczcie, no to jest niepoważne. To jest niepoważne. Łzy muszą być teraz naładowane i wstrzelone w stylu strzelby. Zobaczmy. Monster Lang. Ej, to może nie być głupie. To może nie być głupie. To prawda, no to ładowanie może być też ciężkie. Musimy bardzo celować, nie? Jak zacelujemy, to zabijamy insta hitem. Właśnie, ale muszę całość naładować. Jak Brimstone. No, bez jajec. Dobra. Tam jest sklep, do którego nie chcę iść. Dobra. Dobra. Okej. Bierzemy sobie to serduszko oczywiście. Idziemy na bossa. Dla Redzidziunia. Okej. Ej, w sumie spoko wyszło. Ale nie wezmę tego serca, niestety. Dobra, idziemy. Jeszcze się trafi. Liczę na to. Burning Basement. Burning Basement. Na przeciwników, którzy do nas idą, to jest spoko. Ale na przeciwników losowych typu właśnie ciałka czy coś, no to już trochę gorzej. Trochę gorzej. Dobra. Okej. Okay. Śmiertelność na niż dotykiem. Ej, to jest naprawdę ciekawe. Zobaczcie, jak to dostaje po łbie. Pentagram. Devil Room. Brimstone. Necronomicon. Ani to, ani to. Ani to, ani to. Dobra, tylko tak, jeszcze musimy znaleźć, jakby nie patrzeć. Treasure Room. Musimy łapać tirsapy, żeby to szybko ładować sobie. To jest podstawa chyba na tym. Tego co widzę. Ta skrzynka. Pojawia się więcej kluczy. Dobra. I tak. No mamy tu 4 klucze. Możemy sprawdzić, co tu jest. No faktycznie więcej tego poleciało. Donation, no bez jajec. Gdzie jest treasure room? Ops. Dobra. Kurde, jak to się długo ładuje. Prawie 5 minut na cholernym basemencie. To jest dużo, za dużo. Ej, no nie żartujcie sobie. Naładowałem. Złoty klucz, teraz. Teraz złoty klucz. No, wy sobie teraz żartujecie ze mnie. Dobra, jednego gówna się pozbyliśmy. Całe serce straciłem. Ten shit. Klucz ptaka. To jest to, co ma nasza koleżanka Eve. To, co ma nasza koleżanka Eve. Dobra, spierdzielamy stąd. 5 minut. Źle. Bardzo źle. Nie zdążymy. Teraz będą cavesy. No też nie, no mamy szansę niby. 5 minut w sumie na 2 to nie jest dużo. Dobra. Dobra. Stopa mamy. Dobra, bierzemy to. Jesteśmy stópkarzami, nie?
taki challenge room. Czy coś ciekawego? Złota skrzynia? Zwykła skrzynia. Jakby złota, to może jeszcze bym pomyślał. Jeszcze bym pewnie pomyślał, a tak to nie. Dziękuję, dobranoc. Nie potrzebujemy tego. Epykaki, no okej. No i już po Devil Roomie. Po jakimkolwiek roomie. Dobra. Prędkość strzałów. Bez rewelacji. I? Jeszcze ciałko zostało, naprawdę? Naprawdę, gro. Ciałko mi zostawiłeś. Uuu, no i dupa. No i jedno serce w dupę. Szczęście odzyskaliśmy. Kolejosz. Umieraj. Dobra. Widzicie wy to? Przecież to jest po prostu typ mapy, którego być nie powinno. Żałosne, gra. Dzięki. Miło mi. Więcej pająków, proszę. Weź zabij tego pająka. No weź go zabij, dzięki. Jezu, nie to! Nie chciałem tego od razu używać. Dzięki. Dzięki. Nie mogę, spanikowałem totalnie. We wszystkie pick-upy, no i tak nic mi to nie da. Bo umrę. Nie, no kurwa, po prostu taki fajny run. Naprawdę mi się to podobało. Tak nic nie zrobię. Też nic nie zrobię. Też nic nie zrobię. Może Kane nie jest dobrym na boss rusha. Devil room. Dobra. Go tak, Gapi. Wezmę Gapiego, to umrę. No i tutaj umieram, no. Tyle co mogę powiedzieć. Tyk i po mnie. Szukam czegoś fajnego. Mam Crystal Bind. Co to dało? Nie. Curse of the Maze, świetne. Nie. Mieć przynajmniej nadzieję. Tears down. No próbuję coś ugrać. Wiecie, coś próbuję, że tak powiem, no nie oszukujmy się, trochę oszukać. Muchy. Nosy se. Te muchy wsadź, ta. Curse of the Lost. No sama lipa. Telepaty do opornych. To nie jest dobry przedmiot. Dobra, teraz zobaczymy, jak tylko będzie to żerum gdzieś blisko, to... O, wilku mowa. Curse of the Darkness, to nie przeszkadza. Zadaje obracające się rytonek orbitala, który blokuje pociski i zadaje obrażenia kontaktowe. O, jakie dziwne.
Ale i nas przyspiesza, to nie chcę tego. No szukam. Pigułki były tylko. Już nie wiem czego szukam w sumie w tych pokojach. Dobra, basement i myślę, że będzie git. Ciągle do siebie pick-up jest zdalne otwieranie skrzynek, ignoruje obrzenie od skrzynek z kolcami. No nie, nie chcę tego. Zwykły basement i... Chyba, że tam coś da. Też nie chcę tego. Dobra, zwykły basement, lecimy. Ja mam to skrócę pewnie i tak. To jak się uspokoi człowiek, to bez problemu. Nie wiem, chyba po prostu muszę zacząć grać, wiecie, tak jak normalnie, nie? Bez bawienia się w boss rusha i pewnie mi wyjdzie to jakoś. Dobra, jeden poszedł. Jasne, dobra. Elegancko, tylko no HP up. Wolałbym co innego. Wolałbym co innego, no szukamy jeszcze raz stairs roomu. Połaszczę się chyba nawet o wejście do... Kurwa, nie chciałem tu. Techni. Naprawdę. Weź ty się zabij, no właśnie. Tworzy jedną bombę. Po jednym wszystkiego, pięknie. Ej, dobra, na razie jest spoko. Co prawda, no nie mam żadnego damage upa ani tych rzeczy. Ale i tak nie jest, nie ma tragedii. Przynajmniej na razie. Ta? Musiał ciałko zostawić, co? Musiał ciałko zostawić, a ja musiałem na niej wpaść. Starto dłuższy, szybko strzelność, Biblia pojawia się częściej. Dobra, biorę. Tears plus fade up, spoko. Idziemy stąd. No właśnie. No zobaczę. Tears up, spoko. Idźmy stąd. Ło, się wydygałem. No jedno serduszko poszło, ale no mamy Tearsapa niby, nie? To jest za coś. Mógłbym sprawdzić ten secret room, który tam jest. Mógłbym sprawdzić secret room. Wow! Cała szansa na wystrzelenie świetnej zy. To jest fajne, to jest ogólnie spoko. Naprawdę bardzo fajny item, no właśnie. Bo on mocno nawalał. Tylko w moby, które się... nie znikają. Naprawdę, no to jest dramat z tymi mobami. Nie lubię tych chowających. Wszystkie chowające są do dupy. Dobra, zdechł pies. Cztery klucze. Damy radę. Żebraki. Możemy ich wywalić w sumie. Jedną bombkę przynajmniej odzyskaliśmy. I? Igła. Here's up. Friends till the end. Dobra. Prawie 4 minuty. Liczę na jakiś lucky rock. Niestety.
Klap. Nie o to chodziło. Ja już szukam bossa, a nie sklepu. Dobra, monetka. O, jaki wyjebało skarbci. Dobra. Kluczyk, bombka, lecimy. Ile larych dzidziuniów. O nie. Dobra, jeden siadł. Drugi siadł. Jeden naprawdę fajny z tym przedmiot. Trzeci siadł. Dobra, koniec. David robi. Prędkość, zasięg, wysokość lotu. Dodaję serca i obrażenia. No, to mogę wziąć. Kurwa, naprawdę. Ja rozwalę, to może coś się trafi? Niestety nic. Lecimy niżej. To tak, nie mam żadnych już kontenerków z życiem, więc musimy się już ostrożnie z tym wszystkim obnosić. A wiecie, że u mnie ostrożność to tak 2 na 10. Broken. Wolałbym nie. Co tu mamy? Czasem odblokowanie wrogiej łzy. Odporność na wybuchy. Fajne. Naprawdę on we mnie wlazł? Nie spodziewałbym się tego, naprawdę. Zobaczmy, co jest w sklepie. Kurde, to jest fajny przedmiot. To jest bardzo fajny przedmiot, bym powiedział, no ale nas nie stać. Ale nas nie stać. Dobry w treasure roomie. Możemy iść dalej na bossa. Nie wyszło. Latanie, lewiatan, świetnie. Ja mogę tutaj spróbować secret room? Mogę spróbować secret room. Powiem więcej, ja spróbuję nawet go wywalić z butów. Tylko bombka i klucz się odzyskały. No dobra. Lecimy niżej. Dobra. Taki, wyszło. Nieznana pigułka. Paralysis. Uderzenie health down, albo coś w tym stylu. Bardzo by nam się to przydało, w szczególności, że te pigułki teraz działają na odwrót. Dobra, robaczka mniej. Nic nie wyleciało, nic nie wyleciało. No fajnie. Treasure roomek już znaleziony. Dobra. 12 monet. Wybuchy cię leczą, spoko, tylko nie mają z czego. Takie są na nie niewrażliwe, więc nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co mam powiedzieć, skoro tak naprawdę wybuchy i tak mi nie robią krzywdy. Dobra. 14 monet. No to latanie nam dosyć mocno przyspieszyło tego rana. Właśnie pod tym względem, że... Zablokowałem. Dobra, śpi. Słonko. Monetki. Szukamy przy okazji sklepu, no. Zombie, uspokój się.
Znalazłem jeszcze ten sklep. Ja wiem, że no ryzykuję trochę czasem, ale no mamy 19 monet. Myślę, że można by było to jakoś spożytkować. Póki jeszcze nie ma klątwy, nie? Jak będzie klątwa, to już będzie dupa. Będziemy kupować na ślepo. Dobra. Gdzie jest tu cholery ten sklep? Klucz wyleciał. Wiesz, nie? Dobra. To jest tu ile kluczy leci? Czy też gumką, która... Dupa. Jedną kartę. Nie chcę tego. Dla trinkietu nawet nie mam jednego w tej chwili. Dany bumerang też. Nie podoba mi się to. Zmienia pick-up w niebieskie muchy lub pająki. Podwaja twoją obecną ilość niebieskich much pająków. Tworzy jedną niebieską muchę lub pająka, gdy nie masz żadnych. To mi kurwa dało. Nie chcę. No nie chcę. Durne itemy się trafiały. Totalnie. 10 minut. Mamy jeszcze połowę czasu. Task, dobra, znaczy pseudo hash. Trochę szybszy jakiś. Ej, szybko poszło. Niestety nie ma Devil Rooma. Też nie zależy mi na tym Devil Roomie w tej chwili nawet, bo no jakby nie patrzeć. Co za karta? Secret room? Spoko. Nawet lepiej się stało, bo dostaliśmy w sumie item za free. Już myślałem, że w ogóle się super secret trafił. Kluczyk. Klep. Też spoko. I pojawia się 2-4 baterii. Średnio. Latanie w tym pokoju tak mnie zabija. Mamy. Trafił. Wiem. Może będziecie mieli zasłę. Ale ja chcę iść na boss rusha. Choćbym miał przegrać, to chcę iść na boss rusha. Myślę, że dzięki temu możemy szybko matkę unicestwić. To już mi się podoba. Mamy całą mapę. O, to się przyda. Już wiem, że bym w tej chwili polazł w ogóle gdzie indziej. Więc spoczy. Czy to nam daje również... Nie, nie daje nam. Treasure room jest na dole. Dobra. To drugą rzecz, serio. Ale kurde, treasure room świetny. Idziemy teraz tu. Up, świetnie. I teraz jak będzie Devil Room, to mamy przynajmniej... Kurwa, nie to. Zapomniałem, że nie mam. Zapomniałem, że nie mam tego, co chciałem. Akurat powiem wam, że on ma ciężkie, z tego co pamiętam, zawsze pokoje. To jest chyba główny jego problem. Dobra, mam Devil Room, jedno serce jeszcze dodatkowo.
Pełne naładowania, którego przedmiotu na start walki z bossem. O, to jest spoko. PhD, poprzednie PhD. Jedno obrażenie, szansa na wstrzelenie straszących strzał. Bierę. No. Zrobimy tego boss rusha. Kurde, zrobimy. Żeby teraz jeszcze dojść do tego pokoju i będzie naprawdę dobrze. Dobra, naładowany, naładowany. Ups. Jest też room. Ups. Prawie mnie walnął. Prawie mnie walnął. Babę. czternaście monet. Jest szansa, że jeszcze sobie z jedną dobierzemy. piętnaście. Lamp of Coal. O, jakby tutaj się trafił Lamp of Coal, to by było świetnie. Jestem na skłonny zrobić to w ten sposób. Gówno. Dzięki, kurwa. Świetny przedmiot. Convertal Clubs to chyba zmienia wszystkich na... Kupi skrzak, skrzynki wrogów na bomby. No to bardziej by się przydało. No świetnie. Mamy boss rusha. Mamy boss rusha. Gapi. Jest szansa. No wezmę. Gapi. Ogromna szybkostrzelność, minus 80 obrażeń. No właśnie, lekko sojowe. Dupa straszna. Ej, mamy boss rusha. Mamy, moi drodzy, pierwszego boss rusha na tym kanale. Nie wiem, jak to wyjdzie. Pewnie niedobrze. Na pewno niedobrze. Chodź tu, gnoju. Gdzie ty jesteś? Koniec jeżdżenia. Dobra, wyjebał się. Uuu! Mamy boss rusha. Kurde, nie wierzę, że mi się udało. Po tylu próbach to się udało. Łoty, panie! Tutaj już wiem, po co jest ten speed. Wiem, po co tu jest ten speed. Ale tu już nie ma chyba w tej chwili gdzie się ganiać, nie? W sensie mam na myśli, że nie ma gdzie się spieszyć. No w sumie jeszcze hash został, nie? A tylko tyle. Dobra. Ups. I wyszło.
O nie, Johnny Cage. Ło! Aż mi FPS-y spadły. Co tu się dzieje? O nie! No nie, brimstone'ami będzie nawalał. Ten cipek. Jest to cipsko. Nie ma. Johnny. Patrzcie, jeszcze czasu mieliśmy w sumie. Uuu, Distingula, Ratatura. Dobra. Szczęście jedno gówno rozwaliliśmy. Coś mi tutaj dziwnie chodzi. O! Już wiemy, skąd się wzięły w sumie kukurydza w kupie. Wszystko się wyjaśniło. Kupa w kukurydzy. Znaczy, kupa kukurydzy. Kukurydza w kupie, przepraszam. Nieodwrotnie. Nieodwrotnie. Oh shit. Kupa w kukurydzy. To Jesus? O fuck. Czemu wali takimi brimstone'ami w ciągłości? Tego boję. Dobra. Ja nie znam w ogóle jego ataków, nie? I to jest problem. No właśnie, jak widzę, że się zatrzymuje, to z automatu spierdzielam. O, teraz po skośce, ty! Gałganie. Co to ma znaczyć? Dobra. Ile jeszcze? Ile jeszcze? O, fuck. No nie, półtora serca. Dalibyście jakieś serduszko. Ile jeszcze ich? O Jezu. Najbardziej porąbany mob. Więc tak, wcale mi się to nie podoba. Nie wiem, gdzie on jest. Jezu, on wali po całym tym z Brimstone'a. No tak, pół serca pewnie. Jak tego zniszczę, to będzie... No, nie zniszczę. Najgłupszy kurwa mob, jaki w ogóle mogli wymyśleć, naprawdę. Akurat w godzinę się wyrobiłem. Jeszcze spróbuję tego boss rusha. Ale było naprawdę bardzo dobrze, tylko nie rozumiem tego moba. Nie rozumiem go. To jest kurwa głupi mob. Totalnie głupi mob. Totalnie. Dobra, moi drodzy, na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, chcenie filmu. Grał do was oczywiście Shiro.
Trzymajcie się. Hej, hej!